Jezus nam daje prezent, to pokój Boży w naszych sercach. Zapraszamy na lekcję! Mam pytanko. Co to jest pokój Boży? Co to znaczy być pełen pokoju? Że być dobry. Gabusiu, według ciebie pełen pokoju, na przykład dom pełen pokoju, ale jak mama jest pełna pokoju, co to znaczy? Że? Że jest łagodna. Że jest łagodna. Wyobraźcie sobie, zobaczcie, to jest taka mała dzidzia. Żeby u dzidzia zasnęła, to dom musi być pełen pokoju. Co to znaczy, że jaki musi być dom? Drzwiami zawiniowo. Cichy. Żeby nie trzaskać drzwiami. Tak, żeby nie obudzić. Zobaczcie, teraz jesteśmy pełni pokoju i dzidzia śpi ładnie. Łagodne dźwięki. Delikatny szelest natury, liści, wiatr, to też są takie dźwięki pokoju, przez który Pan Bóg nam się udziela. Zobaczcie, przy szeleście wiatru, przy szumie morza bardzo chętnie zasypiamy. To jest ciekawe, nie? Okay? Posłuchajcie, jest taki psalm, który łączy to i mówi o dzidzi. Posłuchajcie, Gawiś, w psalmie 131, takim króciutkim jest. Jak niemowlę u swej matki, ojcem, ale dzisiaj będę za matką, za matkę. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę, tak we mnie jest moja dusza. Czyli dlaczego niemowlę jest takie spokojne? My mamy być tacy pełni pokoju. Dlaczego? Ponieważ Pan Bóg mówi, że... Że nas kocha. Ale, że należymy do... Do królestwa, do jego królestwa. Ojciec jest dla nas jak? Ma? Matka dla? Dla maleństwa. A co matka robi? Karmi. Dokładnie. I to jest źródło naszego pokoju. Ok? Teraz posłuchajcie, Pan Jezus bardzo dużo mówił o pokoju do apostołów. Posłuchajcie. Z Ewangelii Jana. Pokój zostawiam wam. Pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Gabusiu, co to znaczy, że nie mamy się lękać? Gabusiu. Się bać. Żeby się nie bać, to jest nie bać i lękać. A co znaczy się nie bać? Żeby być cichy. Spokojny, cichy. Cichy. W sercu. Okej. Okay. Zobaczcie, że dzisiaj ludzie boją się o wszystko. O życie, o zdrowie, o rodzinę, o męża, o żonę, o szkołę, o pracę. Może być. Może być jakiś dinozaur. Niektórzy się zwierzaków boją, niektórzy do lasu nie chodzą, bo dziki są na przykład. Albo lisów w ogóle nie wchodzą, albo kleszy się, całe życie boją się kleszy, nie wchodzą do lasu. Ty już miałaś jednego, nie? Zobaczcie, że ludzie się boją o wszystko, a my mamy być dziećmi po pokoju. W naszym sercu ma być pokój. A dlaczego? Przypomnijcie, dlaczego mamy, możemy być pełni pokoju? Ponieważ Bóg Ojciec co robi? Nasz lula. Nasz lula obejmuje nas. W nim jest nasze, gdybyś usiądzie, ok? W nim jest nasze całe życie. O nas tak trzyma. Całe życie jest w nim. Ok. Co możemy robić, żeby nasz
był zawsze pokój. Gabuś, jak myślisz, co możemy robić, żeby w nas zawsze był pokój? No, dać dziękuję. Możemy się relaksować i dolegać. Ok, Aureta, ty jaki masz pomysł? Żeby ładnie rozmawiać przez telefon i ładnie. Okej, delikatnie odpowiadać łagodnie. Dobrze, ale przede wszystkim słuchajcie, pokój jest, tak jak mówiłaś na wstępie, pamiętasz czym jest pokój? Prezentem. Gabiś? Gabiś, co znaczy prezent? Mikołaj rozdaje prezenty. Okej. Okay. A prezent zwany pokój, kto rozdaje? Kto może nam dać? Jezus. Duchu Święty. Jezus, Duchu Święty daje nam pokój. Czyli jak możemy starać się o pokój? Prosząc? Ducha Świętego. Jak będziemy, zaraz się pomodlimy. Jak myślicie, o jakie serce będziemy prosić Ducha Świętego? No oto. A pokażcie to serce pełne. Czyli słuchajcie, wręczam wam teraz te serduszka, żebyście byli jak to niemowlę w rękach Pana Boga. Weźcie sobie do serduszek i chodźcie, poprosimy Ducha Świętego w modlitwie. Duchu Święty, Ty, który jesteś źródłem pokoju, przyjdź do nas. Niech ten dom, niech nasze serce będzie dla Ciebie domem pełnym pokoju. Amen. Amen. Trzymaj się. Orientuj się, Gabuś. Jeśli się wam podobało, to dajcie łapki w górę i subskrypcję. Bye-bye.